marka Two Bonds w tym roku prezentuje, to właśnie kontakt z naturą. To właśnie naturalne kamienie, nieco wzbogacone efektami, na które pozwala w tym roku, w tych czasach, zrobić ceramika. Natomiast są to ewidentnie wzory naturalne. Są to rzeczy inspirowane prawdziwymi kamieniami. To są rzeczy, które są inspirowane drewnem, ale takim trochę przeskalowanym. Trzeba pokazać coś, co jakby wzbogaca tę fakturę drewna, czyli dodatkowe elementy technologicznie wzbogacające to drewno, ale również przeskalowanie, czyli coś, co nie występuje w naturze, ale jest bardzo do tego podobne. Tworzy ciekawy wzór. Proponujemy rozwinięcie kolekcji Cielo e Terra, gdzie do 9 dotychczas kolorów w kolekcji Cielo e Terra, które nazywamy 4 kolory ziemi, 4 kolory nieba i uzupełniający je róż dotychczas, dodajemy zieleń, która jest też takim uzupełnieniem w naturze. Inspiracją do tej kolekcji była natura Polski, głównie z Europy Centralnej, krajobraz. Te nasze kolory w tej części Europy są bardziej stonowane, chłodne i stąd też taki pastelowy charakter tych kolekcji. Na tegorocznym Cerzaje, tak jak wspomniałam, poszerzamy tę kolekcję nie tylko o dodatkowy kolor, jakim jest zieleń, ale też o dekoracje, wykorzystując najnowsze linie technologiczne Two Bondina, z kolei dedykowane właśnie na noszeniu dekoracji na wielkie formaty. Ta, którą widzimy tutaj w tle, jest bardzo delikatną dekoracją tak zwanych gradientów. Tutaj wychodzimy od bazy koloru, którą mamy na podłodze z kolekcji, to jest akurat blue, Cielo e Terra, i z tego koloru błękitu dochodzimy do bieli. Tak dzieje się z każdym kolorem kolekcji, ale też mieszamy, i to widać w katalogu, kolory ze sobą, nie tylko one przechodzą wszystkie do bieli. Po to, żeby we wnętrzach oddać taką atmosferę lekkości, powietrza, tego, co dzieje się tak naprawdę na niebie.